Cześć, witajcie, witajcie, witajcie wszyscy fani sprawnego marketingu, jak również i wszyscy marketerzy, którzy dzisiaj się zebraliście, aby nas oglądać. Kolejne marketingowe podsumowanie tygodnia i powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo ciekawy będzie ten odcinek, ponieważ masa ciekawych informacji, bardzo praktycznych przede wszystkim. Jak wiecie, zawsze staramy się kłaść na to, aby te newsy, które ogłaszamy w trakcie marketingowych podsumowań tygodnia, były właśnie praktyczne, żeby to nie były takie tam sobie wyssane gdzieś informacje, tylko faktycznie rzeczy, które wy w praktyce dla was coś znaczą, możecie je wdrożyć lub zaplanować ich wdrożenie lub przygotować się na to, że jakaś funkcja za chwileczkę, ważna funkcja za chwileczkę będzie na Instagramie, Facebooku czy jakimś innym kanale społecznościowym dostępna. Nie inaczej jest dzisiaj, 14 zdaje się, że newsów przygotowanych, część do ostatniej chwili zbieraliśmy, bo nawet dzisiaj się pojawiały jeszcze ważne ogłoszenia, na przykład ze strony Facebooka. Jednak na początek mamy ważne ogłoszenie, którego w sumie jeszcze nigdzie nie komunikowaliśmy dzisiaj. Natomiast to, co chcę wam pokazać, to właśnie za chwileczkę zobaczycie na ekranie, fakt właśnie taki, że będzie w środę miała miejsce w Krakowie konferencja SEM-KRK. I my jako Sprawny Marketing będziemy prowadzili stream z tego wydarzenia. W sensie stream z całej edycji, to będzie chyba dokładnie 8 prezentacji. Od 10 do 20 minut te prezentacje będą trwały. Tam będą zarówno case'y praktyczne, jak i również prezentacje całościowe, całościowego kawałka wiedzy z jakiegoś tam zakresu. Konferencja SEM-KRK sprowadza się do różnych zagadnień z zakresu SEO, SEM, analityki, ale szeroko rozumianego marketingu internetowego również. To co ciekawe, że mamy, tak jak mówiliśmy, 10 czy też nawet 9 wyjątkowych prelegentów. Dokładnie tych prelegentów będzie tak, 8 chyba w tej chwili z tego co widzę, bo dzisiaj jeszcze miały miejsce drobne aktualizacje. Zaczyna cały event Maciej Lewiński, później Łukasz Chwiszczuk, Ania Janiszewska, Michał Magdziarz, Ireneusz Sadler, Tomasz Jeska, Paweł Gontarek, Szymon Bukowicz. Jeden tutaj jeszcze widzimy, Łukasz po raz drugi wraca z kolejnym praktycznym też case'em. Łukasz Mikulski, Damian Sałkowski i Karol Dziedzic. To jest 8 prelegentów. Tak jak mówiłem, część z nich prezentuje case study, jakiejś kampanii, jakiejś przeprowadzonej właśnie realizacji. Druga część to z kolei są stricte prezentacje dotyczące właśnie jednego z tych wybranych zagadnień, SEO, social media lub tam właśnie analityka internetowa, AdWords, tak? Te wszystkie tematy, które są bliskie naszym SEM-owym sercom. Tak jak pewnie już w tej chwili widzicie, video.sprawnymarketing.pl, pod tym adresem URL można się rejestrować na tą transmisję. Ona kosztuje dokładnie tyle samo, ile wejściówka klasyczna na konferencję w Krakowie. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego wspólnie z organizatorami Deva Group, że no właśnie, no nie wszyscy z was, nie wszyscy możecie dotrzeć do Krakowa, za chwilę zaczyna się długi weekend. To generuje oczywiście też pewne problemy. Kraków jest na przykład z Gdańska dosyć odległym już miejscem, z Poznania również kawałek, chwilę czasu zabiera dojechanie do Krakowa, więc myślę, że dla wielu z was to będzie bardzo, bardzo fajne z uwagi na to, że będziecie mogli zobaczyć sobie na żywo całe to wydarzenie bezpośrednio u siebie w domu, siedząc przed komputerem lub w biurze. Stream zaczyna się o godzinie 16, to jest bardzo ważne. Jest to o tyle też ważne, że przede wszystkim do 20:30 zdaje się, że trwa cała konferencja, czyli to jest niecałe 5 godzin, które po prostu spędzimy aktywnie przed komputerem. O tyle ważne, że znowu ta formuła, która też się dobrze sprawdza na Isle of Marketing, czyli ten maksymalnie 20 minut, bardzo intensywnie, krótko i na temat, bez lania wody. I to oczywiście gwarantuje nam to, że będzie to bardzo intensywne i fajna wymiana wiedzy i tylko 200 zł netto. No to jest naprawdę groszowe kwoty. Myślę, że dla tej branży to już w tej chwili nie powinno być żadnym specjalnym wyzwaniem wydanie 200 zł na to, żeby pozyskać troszeczkę wiedzy z branżowej najświeższej i jednocześnie uczestniczyć w evencie tego typu właśnie online. Jedną rzecz dodaję właśnie jeszcze w opisie live'a. W opisie live'a Messengera. Dodaję też w komentarzu wam od razu link do strony, żebyście mogli zobaczyć tą transmisję bezpośrednio z poziomu właśnie fanpage'a też. Kliknąć transmisja SEM-KRK. Zobaczcie sobie ten link, również dodany i również będzie za chwileczkę już przypięty jako właśnie ten komentarz, który ma
przyciągnąć też w jakimś stopniu Waszą uwagę. Okej, to byłoby tytułem wprowadzenia. Ogłaszamy to właśnie w tej chwili. Myślę, że bardzo fajne, ważne dla większości marketerów, którzy gdzieś tam pewnie o SMKRK słyszeli, nigdy jeszcze nie byli, a jednocześnie właśnie niekoniecznie chce Wam się jechać do Krakowa. Myślę, że będzie bardzo fajna transmisja realizowana ze współpracy właśnie z Bartkiem Rycharskim, który nam też pomaga przez wszystko zrealizować. Panowie od nas ze studia też się wybierają w środę rano, już do Krakowa jadą, żeby wszystko ustawić. Myślę, że będzie to na wysokim poziomie jakościowym, jak i również merytorycznym i że te, no, że ten event po prostu na stałe gdzieś tam się wpisze też w jakiś nasz kalendarz marketingowy. To jest to. Oczywiście przypominam Wam o prenumeracie magazynu Sprawny Marketing. My już w tej chwili intensywnie pracujemy nad kolejnym numerem. On będzie zamykany w ciągu najbliższych 2 tygodni. Masa nowych autorów, około 20 kilka artykułów, więc znacznie grubszy. Znacznie jeszcze więcej tej merytoryki w środku znajdziecie, więc wszyscy, którzy jeszcze się wahacie, zastanawiacie, no po prostu podejmujcie pilnie, szybko decyzję. W przyszłym tygodniu jesteśmy też w Warszawie z kompletem naszych szkoleń. Tych szkoleń będzie, zdaje się, że z tego co widzę, tak 19 dokładnie. 19 szkoleń się będzie odbywało w przyszłym tygodniu. Do tego również konferencje lokalne, czyli Dzień Social Media oraz marketinglokalny.pl. Te dwa eventy również w Warszawie w poniedziałek i wtorek odpowiednio też się odbędą. Zapraszam Was, tych, którzy jeszcze nie wiecie, że przyjeżdżamy ze szkoleniem do Warszawy lub gdzieś tam w ogóle umknęła Wam ta informacja, zapraszam Was do przejrzenia strony szkoleń sprawnego marketingu. Wracamy do merytoryki, bo po to wszyscy się tu zebraliśmy i merytoryka, myślę, że dzisiaj właśnie będzie na bardzo wysokim poziomie. Pierwszy temat, który wpadł mi do ręki w zeszłym tygodniu, to jest temat sekretów SEO, jakie Amazon w ostatnim czasie, czy też generalnie, jakie sekrety SEO stosuje Amazon, bo niewątpliwie dominuje wyniki wyszukiwań. W wielu krajach, na wiele różnych fraz Amazon skakuje z automatu na bardzo wysokich miejscach. No i dla wielu SEO-owców, nie tylko SEO-owców, ten Amazon jest jakimś wyznacznikiem. Także dla specjalistów od usability często ten Amazon jest fajnym kierunkiem, fajnym wyznacznikiem trendów. Natomiast my dzisiaj powiemy o kilku kwestiach znanych właśnie stricte z SEO i w artykule, na który trafiłem w zeszłym tygodniu, jest kilka ciekawych rzeczy. Z jednej strony jest mowa o backlinkach, które pozyskuje właśnie Amazon. Tu jest to ciekawe, że w sumie od wielu, wielu lat Amazon w pewnym sensie narusza wytyczne Google'a w zakresie programu partnerskiego. Otóż cały czas znaczna część linków pozyskiwanych przez program partnerski Amazona, co są linki dofollow, a linki dofollow mają wpływ na SEO, w związku z tym jest to, jakby nie było, płacenie za linki, prawda? Ponieważ płacimy, rozliczamy się z wydawcami tych linków, osobami, blogerami, którzy publikują te linki, no w postaci prowizji od sprzedanych rzeczy na Amazonie. I to jest ciekawa rzecz, która faktycznie od wielu lat pozwala też Amazonowi właśnie być, że tak powiem, no, na tym wyższym, lepszym miejscu w wynikach wyszukiwań. To jest jedna rzecz, z którą oczywiście bardzo trudno jest nam konkurować i ciężko z nią w sumie de facto też dyskutować. Ma to miejsce od wielu lat, tak to wygląda, no i cóż, no, jako SEO-wcy się temu możemy tak naprawdę tylko biernie przyglądać, za dużo nie jesteśmy w stanie z tym zrobić i jeśli mielibyśmy jakieś dobre praktyki dla swojego własnego sklepu tworzyć, no to też nie można się na tym specjalnie wzorować. No to jest moim zdaniem troszeczkę nierówna sytuacja w porównaniu do pozostałych firm. Inne ciekawostki, które tutaj twórca artykułu znalazł, to jest na przykład opisy w kategoriach, ale zrobione w taki sposób, żeby nie narzucały się te opisy, tylko żeby były gdzieś tam umieszczone w kategorii, w jakimś tam po przewinięciach kilku ekranów. Fajna jest sekcja Q&A, gdzie faktycznie jest dużo pytań i odpowiedzi na konkretne wątpliwości, jakie klienci mieli. Dział na przykład, dział kontentu wideo, to jest też bardzo ciekawe, że mają też sporo treści. Działy poradnikowe, czyli gdzie kompleksowe poradniki dotyczące tego, jak na przykład kupić telewizor, jak kupić router Wi-Fi czy golarkę, cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Tego typu treści jest bardzo dużo też właśnie na Amazonie. No, rzućcie sobie okiem na ten artykuł, szczególnie jeśli pracujecie czy też działacie, optymalizujecie, prowadzicie sklep internetowy, no to Amazon na kilku różnych polach pokazuje, jak to sklepy internetowe powinny robić dobrze, aby właśnie to SEO na wysokim poziomie funkcjonowało. Kolejny news z bloga, tym razem Artura Jabłońskiego, który w zeszłym tygodniu opublikował artykuł, który w którym wskazał, zwrócił naszą uwagę na bardzo fajny wskaźnik, który jest widoczny w kampaniach facebookowych, reklamowych. Mianowicie wskaźnik trafności reklamy. To jest tak naprawdę odpowiednik wyniku jakości w reklamach AdWords, czyli coś, co od wielu, wielu lat jest poddawane optymalizacji, gdzie wszyscy marketerzy, którzy na poziomie Google'a starają się jakiekolwiek kampanie tworzyć,
są właśnie zafiksowani na wyniku jakości. Tutaj w artykule Artur pokazuje nam, jak przede wszystkim włączyć odpowiednią kolumnę w panelu reklamowym Facebooka, aby ten wynik trafności zobaczyć, a następnie jak go analizować. Czyli żeby ten wynik trafności włączyć, trzeba się przeklikać odpowiednio przez dodatkową kolumnę, po prostu włączyć ją, żeby się zaczęła domyślnie wyświetlać we wszystkich kampaniach. I w momencie, w którym to zrobimy, widzimy właśnie tą wartość od 1 do 10. 1 to jest bardzo słabo, 10 to jest odpowiednio dobrze. Wpływ oczywiście mają na to przede wszystkim CTR naszej reklamy, ale również reakcje facebookowe, komentarze, które pod tą reklamą, pod tym naszym postem, który promujemy, się wyświetlają, jak i również ewentualne negatywne głosy, zgłoszenia, czy też zamknięcia, przestańcia, odlajkowywania, odsubskrybowania naszego fanpage'a też mają wpływ wówczas negatywny na ten wynik trafności. Warto zwrócić sobie na to uwagę, przede wszystkim na fakt, że istnieje taka opcja w kampaniach facebookowych. No i oczywiście pod to też optymalizować swoje treści. Tu jest oczywiste, że im dłużej się promuje dana treść, dany post facebookowy, tym coraz mniejsze i coraz gorsze te wyniki trafności reklam on zbiera. Natomiast wówczas możemy właśnie kombinować ze zmienianiem grupy docelowej, ze zmienianiem kierowania, ze zmienianiem grafiki, ewentualnie dodaniem tego samego posta na nowo i podbicie znowu go reklamą. To są różne techniki, które możemy zastosować do tego, żeby podkręcać jeszcze lepsze te wyniki trafności naszych reklam facebookowych. Więcej oczywiście w artykule Artura Jabłońskiego, który pewnie widzicie w tej chwili na ekranie, a linki bezpośrednio będą widoczne zaraz po live w zaktualizowanym opisie, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku będziecie widzieli te odnośniki. Bardzo fajne narzędzie, które udało mi się dzisiaj znaleźć. Narzędzie ma taką funkcję, że pozwala nam na Instagramie, w obszarze Instagram Stories, tak podlinkować fanpage, czy też tak linkować z poziomu Instagram Stories do swojej strony www, aby móc mierzyć konwersje, aby móc na nie wpływać i bezpośrednio odsyłać do tego fanpage'a. Więc ja Wam pokażę tylko tak na szybko. Niestety nie mam podłączonego komórki dzisiaj z moim laptopem, więc nie zobaczycie tego na ekranie, ale myślę, że zobaczycie właśnie jedno ze stories marki, zauważcie, Dr. Brand, tak się nazywa, tak, Branded. To jest marka kosmetyczna, zdaje się. Za chwileczkę się powinno wyostrzyć. Tu właśnie operator widzę, że pracuje nad tym, żeby to wideo było ostrzejsze. Jak tylko się nam wyostrzy, to mnie teraz widzicie ostry telefon, mamy markę. A teraz zobaczcie jedno story, zleci jakieś, prawda? Właśnie zrobimy jeszcze. Wow. Ok, jeszcze rozjaśniłem telefon. Powinno być lepiej. Zobaczcie, jest jedno story, które już leci. Chwilę później klikamy drugie stories. I klikamy zobacz więcej. Zobaczcie, ładuje się aplikacja jakaś. OK. I zobaczcie, możemy dodać do koszyka, jak i również możemy kliknąć more info. Czyli widzimy tak naprawdę koszyk, widzimy dźwięk, widzimy tą kreację reklamową, którą mieliśmy na myśli. Możemy dodać do koszyka i to wygląda w ten sposób. A chwilę później możemy przejść do strony, na której chcemy dokonać zakupu. Jest to coś, co faktycznie pozwala na nowo, że tak powiem, zwrócić uwagę na to, jak na Instagram Stories jesteśmy w stanie mierzyć konwersje i w ogóle bezpośrednio przekierowywać do tych naszych sklepów internetowych. Myślę, że o tyle ważne. Narzędzie się nazywa MikMax. Pewnie za chwileczkę zobaczycie to znowu na ekranie. Za chwileczkę operator przełączy najprawdopodobniej. Natomiast zobaczcie, że to faktycznie wygląda bardzo natywnie, bardzo instagramowo. No i to jest wpięte zewnętrzne rozwiązanie, które po prostu się ładuje w obrębie naszego Insta Stories w momencie, w którym pociągniemy w dół za ten dolny, tak, klikniemy zobacz więcej, czyli domyślnie już pewnie w tej chwili czujecie i wiecie o tym, że jest to zarezerwowane tylko i wyłącznie dla fanpage'y, które są zweryfikowane. To narzędzie tylko na tych fanpage'ach będzie po prostu działało, które są zweryfikowane tym niebieskim znaczkiem. Natomiast, co ważne, ja mówiłem na to ostatnim, już wyostrzmy na mnie może, ja mówiłem o tym na ostatnim marketingowym podsumowaniu tygodnia, gdzie pokazywałem Wam, że jeden z naszych fanpage'y, możecie swoją drogą sobie go też followować, Dieta Oksy, ma już właśnie taką możliwość tagowania postów, mimo że nie jest zweryfikowanym fanpage'em. To było dla mnie zaskoczenie i to świadczy o tym, że prawdopodobnie w najbliższych tygodniach będziemy widzieli znacznie więcej tego typu funkcji, one będą coraz powszechniej dostępne, coraz większa ilość kont na Instagramie będzie mogła sobie właśnie
wyświetlać swoje treści na Instagram Stories i jednocześnie linkować do tych treści na zewnątrz, więc rzućcie sobie okiem, zobaczcie niezweryfikowany fanpage, a jak zaczniecie obserwować sobie Stories, to często się już pojawiają tam odnośniki. Ja to pokazywałem na jednym z marketingowych poprzednich podsumowań tygodnia, jak to w ogóle zrobić też na poziomie admina, właśnie dodawania linka do tego zewnętrznego źródła, do którego chcemy podlinkować. Rzućcie zatem też sobie okiem, jeśli kogoś z Was interesuje ta funkcja, micmac.tv, tak się nazywa narzędzie. Oczywiście no, trzeba wysłać zapytanie, nie wiadomo dokładnie, ile to kosztuje, natomiast możliwości ma dosyć szerokie. Działa zarówno na Instagramie, jak i na Snapchacie. Będąc blisko tematu Instagram Stories, chcę Wam też pokazać artykuł, który się ukazał jakiś czas temu, już w sumie na later.com. Czyli takim narzędziu w sumie służącym właśnie do publikacji treści na Instagramie z opóźnieniem, publikowaniem tych treści. Artykuł o tym właśnie, jak posługiwać się Instagram Stories w biznesie, czyli jakie funkcje wykorzystywać, jak tworzyć te treści. Dosyć obszerny poradnik z bardzo dużą ilością screenów, pokazujący bardzo namacalnie, krok po kroku niemal, jak konkretne rzeczy sobie na Instagramie można zrobić. Jak wiecie, Instagram się bardzo szybko w tej chwili rozwija. Mówiliśmy też o tym ostatnio, że dodanie hashtaga albo lokacji na naszym stories automatycznie powoduje, że ten nasz stories stworzony wpada w te hashtagi, które są promowane przez Instagrama, w obrębie Instagrama zakładki szukaj, gdzie możemy wejść, sprawdzić, co się działo w danej lokacji, w mieście lub pod danym hashtagiem danego dnia. Więc naprawdę Insta Stories się szybko rozwijają i żeby śledzić na bieżąco te rzeczy, wdrażać je w swoich historiach instagramowych, no trzeba być na bieżąco, regularnie sprawdzać, co w Instagramie się nowego tam wydarzyło. Trzymamy się dalej Instagrama, ponieważ w ostatnim czasie miała miejsce no, taka dosyć głośna rzecz, znaczy głośna rzecz, może nie tyle głośna, ale wielu instagramerów po cichutku pytało i szukało informacji na temat tego, co jest z Instagramem w ostatnim czasie. Dlaczego zasięgi tak znacząco spadły? Dlaczego jest mniej lajków, reakcji innych właśnie rzeczy, które wskazywałyby na to, że posty są dobrze widoczne przez naszych fanów, i za tym stoi shadowban. Tak się nazywa taka kryptonazwa, która została przyjęta pod taką nazwą ogłoszona przez część blogerów amerykańskich, którzy właściwie tak określają właśnie tą funkcję, którą jakiś czas temu Instagram wprowadził, który oczywiście nam ogranicza zasięgi naszych postów. Dla niektórych fanpage'ów, szczególnie dla fanpage'ów, które stosowały narzędzia, które automatycznie lajkowały, przeklikiwały się przez profile, robiły follow for follow, tego typu reakcje, ewentualnie fanpage, czy też strony, które nadużywały hashtagów lub też używały hashtagów z listy zabronionych hashtagów lub używały ich bardzo dużo pod każdym postem. To są właśnie takie rzeczy, które spowodowały, że część kont ma ograniczone zasięgi. Mówiąc krótko, są to w dużej mierze przede wszystkim, z tego co ja zdążyłem się zorientować, fanpage, które w jakimś stopniu gdzieś tam lekko się ocierały lub wykraczały poza te wytyczne Instagrama w zakresie właśnie tworzenia i publikowania treści. Przede wszystkim też profile, które starały się hakować ten algorytm Instagrama. Jak widzicie, zmieniają się narzędzia, ale koniec końców cały czas mamy podział, jak to za dawnych, klasycznych lat w branży SEO, na Black Hat SEO i White Hat SEO. Tak samo to się przynosi w tej chwili do social mediów, tak samo było na Facebooku przecież kilka lat temu, były również różne metody sztucznego wpływania na zasięgi postów, tak samo w tej chwili się dzieje na Instagramie i wszędzie mamy do czynienia z aktualizacjami algorytmu, ponieważ Instagram również potwierdził fakt, że jakieś tam zmiany drobne w algorytmie zostały wprowadzone. Te zmiany zostały, jak widzicie, potwierdzone przez Instagrama 1 marca. No i mniej lub bardziej wprost Instagram przyznał się do tego, że po prostu część ich zasad była naruszana i generalnie wskazał 3 rzeczy, które każde konto powinno robić na swoich kontach instagramowych i generalnie zwrócił uwagę na to, po prostu co powinno się robić, w jaki sposób powinno się robić, a przede wszystkim, żeby nie nadużywać właśnie, nie starać się hakować tego algorytmu instagramowego. Przy okazji w artykule, który tutaj Wam dzisiaj podlinkowuję za chwileczkę, widać też listę zabronionych hashtagów, których lepiej nie używać w treści swoich postów na Instagramie, aby właśnie nie podpaść pod ten algorytm. Nie jest też do końca jasne, jak wyjść z tego problemu. Prawdopodobnie w momencie, w którym zaprzestaniemy działań, które naruszają właśnie tych wytyczne instagramowe, automatycznie po kilku dniach nasze konto powinno znowu zyskać swoje zasięgi stare. Natomiast fajna rzecz, że znowu się okazuje, że jednak na Instagramie również się nam zdarzają
aktualizacja algorytmu de facto. Rzućcie okiem też na koniec, ponieważ są dwa dodatkowe źródła, które, czy nawet kilka dodatkowych źródeł, które autorka też podlinkowuje, które researchowała po to, aby właśnie zebrać te informacje na potrzeby tego artykułu. Analogiczny temat pojawił się kilka dni temu właśnie na Business Insider w wersji anglojęzycznej. Trzy dni temu dosłownie ten artykuł tam został rzucony, więc informacja stopniowo nabiera jakiegoś tam rozpędu. Analogicznie te same wnioski, o których mówiliśmy przed chwileczką, też wspomniane w artykule Business Insidera. Kolejna rzecz, która się wydarzyła ostatnio, która tak naprawdę dopiero się wydarzy, ale na którą powinniśmy być gotowi i przygotowani gdzieś tam kombinować już, jak to wykorzystać. Facebook Live będą w formie audio również za chwileczkę dostępne. Już widziałem pierwsze testy gdzieś tam na Facebooku. Niektóre konta mają tą funkcję już dostępną. Jest to szczególnie istotne dla wszystkich, którzy tworzą i lubią lub słuchają podcastów. Prawdopodobnie za chwileczkę będziemy mieli po prostu dodatkowe miejsce, gdzie te podcasty będzie można publikować, streamować lub też tworzyć. My w zeszłym tygodniu dosłownie tworzyliśmy dwa podcasty. Kasia Granobs była przypytywana przez dwóch podcasterów i faktycznie no, widzimy też sens tego rozwiązania. Przygotujcie się po prostu na to, że będzie za chwileczkę taka opcja. W artykule, który podlinkowuję, jest pokazane krok po kroku, jak tego używać. Natomiast siłą rzeczy oczywiście ta funkcja jeszcze nie jest dostępna na zbyt wielu kontach, natomiast na pewno wkrótce zobaczycie tą właśnie informację w swoich materiałach, w swoich kontach facebookowych. Dobra. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, której nie mamy tutaj w tej chwili na slajdzie, na tej miniaturce, ponieważ ona się pojawiła dosłownie kilkanaście minut temu, godzinę temu dokładnie. Martyna Dworski na Facebooku, w takiej grupie dyskusyjnej Facebook for Central Eastern Europe opublikowała informację, że w końcu Facebook włącza możliwość dla reklamodawców promowania swoich live'ów. Czyli tak jak dzisiaj i w tej chwili trwa live, my wreszcie będziemy mogli zamiast, nie wiem, pushować tą informację we wszystkie możliwe zakątki internetu o tym, że okej, zaczynamy live na żywo, będziemy mieli możliwość po prostu włączenia płatnej promocji i zapłacić za to Facebookowi, aby on przez te 15 minut wcześniej przed live'em, czy godzinę wcześniej przed live'em zbierał oglądających potencjalnych. Jak się zacznie live, to również będziemy mogli go promować. Czyli w trakcie trwania live'a wszyscy na przykład fani sprawnego marketingu będą mieli szansę zobaczyć informacje o tym live'ie w swoim głównym feedzie, dzięki temu, że wreszcie będzie działał system reklamowy. Ale jak zwykle jest małe ale, ponieważ w tej zapowiedzi, którą w tej chwili tu mamy, jest informacja, że to już jest dostępne, ale oczywiście tylko dla zweryfikowanych fanpage'y. Czyli wiemy o tym, że będzie to dostępne za miesiąc, dwa, trzy dla wszystkich pewnie kont facebookowych, natomiast na tą chwilę, a dokładnie od 8 czerwca jest dostępne tylko dla zweryfikowanych stron. Natomiast sam fakt, że jest to już włączone, mnie bardzo cieszy, bo oczywiście dla nas to jest bardzo ważny, drobny element, którego brakowało nam od początku, jak tylko ta technologia została przez Facebooka ogłoszona, że nie można było w żaden sposób tych live'ów zwiększać ich zasięgu, a oczywiście wszyscy czujemy, że ten content na żywo to jest coś, co zdobywa popularność i bardzo szybko będzie rosło, więc ważna rzecz, tak jak mówię, ogłoszona dzisiaj dosłownie przez Facebooka, a od 8 działająca już dla części zweryfikowanych kont. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, też związana z Facebook Live, która się w zeszłym tygodniu wydarzyła. Mianowicie taki krótki case pokazujący, jak można wykorzystać te... Przechwytujesz dźwięk? Okej. Jak można wykorzystać Facebook Live w niestandardowych kampaniach. I tu mamy do czynienia z pierwszą kampanią w historii, która wykorzystała do tego no, takie urządzenie, które znamy dobrze pewnie z różnych nie wiem, cyrków, jakichś parków rozrywki, jakichś takich miejsc typu nie wiem, kina i tak dalej, gdzie mamy po prostu możliwość po wrzuceniu monety pobrać jakąś taką rzecz łapką z takiego automatu do gry. I tutaj gra się sprawdzała do tego, że były cztery możliwe reakcje. No i publiczność, cała publiczność, która oglądała tego live'a, mogła sterować tym robotem poprzez ściskanie odpowiedniej funkcji, w którą stronę to ramię ma się przesunąć i w którym momencie ono ewentualnie ma się opuścić. Zdaje się, że była jakaś jeszcze dodatkowa funkcja, że ten prezent, który został wybrany, to oglądający, czy też nawet komentujący aktualnie wygrywali wówczas, tak? Czyli była to na pewno coś, co bardzo mocno angażowało. Czyli rzecz, która została wybrana przez robota, była wygrywana przez jednego z losowo wybranych uczestników, którzy byli w tym live'ie brali udział. Bardzo fajna rzecz pokazująca właśnie, jak powinniśmy kombinować. To co mówiło Maciej Tesławski, marketing to wojna na pomysły, a nie na budżety. I to jest kolejna rzecz, która udowadnia nam właśnie prawdziwość tej tezy.
Dobrze, kolejny news, który na dzisiaj przygotowaliśmy. Facebook pozwoli nam w najbliższym czasie, czy nawet już podobno pozwala dla telefonów na Androidzie, na tworzenie postów, tworzenie albumów z różnymi rodzajami treści, nie tylko ze zdjęciami, jak to było dotychczas, ale w tej chwili będziemy mogli przypinać do albumów posty, materiały wideo, zdjęcia i wszystkie inne rzeczy, które na tym Facebooku nam się w tym feedzie głównym pojawiają. To jest genialne rozwiązanie z punktu widzenia takiej firmy jak nasza, z pewnego marketingu, gdzie mamy na przykład jakieś wydarzenie, szkolenia albo konferencja I Love Marketing. No i dzieje się to, prawda, dzieje się ten event i chcielibyśmy z tego jednego dnia zebrać te wszystkie rzeczy, te wszystkie posty najciekawsze w jednym takim jakimś zebranym albumie i to jest wreszcie funkcja, która nam będzie to umożliwiała. Na tą chwilę z tego, co widzę, ta funkcja jest po pierwsze dostępna tylko dla użytkowników Androida, po drugie dla kont prywatnych, więc pewnie poczekamy znowu kilka miesięcy i ona w końcu będzie dostępna zarówno dla fanpage'y, jak i też dla użytkowników iOS-a, czy też dla iPhone'ów. Fajna rzecz, znowu troszeczkę uderzająca lub nawiązująca funkcja do tego, co ma miejsce na Twitter Moments. Być może część z Was kojarzy, Twitter Moments to jest taka funkcja umożliwiająca na segregowanie, agregowanie najciekawszych tweetów i osadzanie ich w treści tak zwanych twitterowych momentów, czyli pozwala nam na kuratelę treści, wybranie najciekawszych wrzutek na Twittera pod danym hashtagiem czy w danym temacie, które właśnie w takim formacie takiego Twitter Moments wówczas są dostępne, takiego dedykowanego dokumentu pod osobnym adresem URL, gdzie możemy zebrać bardzo fajnie wizualnie przedstawione, szczególnie fajnie to wygląda na telefonach komórkowych, taki kawałek kontentu, który fajnie pokazuje właśnie jakąś tam myśl, czy jakąś historię właśnie ułożoną z tych różnych tweetów i się okazuje, że nie, w 10 tweetów można opowiedzieć całą historię, która gdzieś tam się danego dnia wydarzyła. I dokładnie ta sama, bardzo podobna w sensie swoim logicznym, w sensie logicznym funkcja właśnie została zapowiedziana i uruchomiona przez Facebooka. Tu kolejny news, który dokładnie to samo potwierdza. Nie pokażę Wam tego na żywo, bo nie widziałem tego jeszcze, ja korzystam z iOS-a, więc nie mam tej funkcji z siłą rzeczy włączonej. Natomiast sam fakt, że jest to zapowiedziane i tak jak to rozumiem, wydaje mi się, że będzie bardzo fajną funkcją, która znowu nam pozwoli fajnie jeszcze w obrębie Facebooka pewne rzeczy sobie poukładać, posortować. Kolejna drobna, ciekawa rzecz, która pojawiła się tym razem na YouTubie, to jest rzecz, o której ja w sumie dosyć dawno mówiłem na tych live'ach, mianowicie funkcja, która pokazuje nam, przecież wreszcie otwiera de facto przed YouTube'em możliwość realnych interakcji i budowania społeczności i fakt, że wreszcie my jako użytkownicy YouTube'a będziemy w stanie odkrywać inne treści właśnie w feedzie naszym YouTube'owym. Tu jest zarówno zakładka na czasie, która pozwala nam właśnie dotrzeć do nowych treści, jak i również zakładka activity, która pozwala nam również docierać do nowych rzeczy, które gdzieś tam być może nam uciekły. To są też, tu widzimy też rzeczy, które są z subskrybowanych kont przez nas, zostały opublikowane, a których być może gdzieś nam umknęły, nie widzieliśmy nawet z poprzednich lat, ale też sporo nowych treści. Nie jest do końca jasne, czy tutaj już widać, czy w tym zakładce aktywność mają przełożenie właśnie reakcji innych użytkowników na dane wideo, tudzież naszych znajomych lub tam fanpage'y, które my subskrybujemy. Natomiast prawdopodobnie w domyśle to ma do tego dążyć, żeby wreszcie Facebook, YouTube, przepraszam, też nam pokazywał nowe treści, nie tylko rzeczy, które wyszukamy sami w wyszukiwarce lub już subskrybujemy, ale i nie tylko ta prawa kolumna często w feedzie, która pokazuje podobne materiały wideo do danego wideo, które oglądamy, ale właśnie, żeby też była jakaś zakładka, która nam pozwoli odkrywać zupełnie nowe treści, które na bazie jakichś tam czynników rankingowych będą wyszukiwane, wyświetlane, dopasowywane do nas, niemalże sugerowane nam. Kolejna rzecz, która dotyczy dalej YouTube'a, tym razem chcę Wam pokazać kilka formatów reklamowych, które na YouTubie są dostępne. Artykuł na youtube360.pl, czy yt360.pl, tak się nazywa serwis, który od pewnego czasu już jest na rynku i zebrali w jednym fajnym, prostym tekście kilka dokładnie opcji reklamowych, jakie na YouTubie są możliwe. Są to zarówno formaty displayowe, czyli po prostu banery reklamowe, które się wyświetlają albo w towarzystwie materiału wideo, albo na materiale wideo, a oczywiście z punktu widzenia nas, marketerów, którzy mają tutaj misję tworzenia fajnych treści, no to przede wszystkim myślę, że powinny być interesujące dla nas te niestandardowe formaty wideo, które się wyświetlają przed materiałem wideo w formacie 6-sekundowym,
to jest bumper, natomiast również jest oczywiście możliwość wyświetlania swoich materiałów wideo dłuższych, ale wówczas się pojawia ten przycisk pomiń reklamę. Bumper z kolei 6-sekundowy materiał wideo to jest taki format, którego nie można pominąć. Od niego się zaczyna materiał wideo. No i to jest wszystko bardzo szczegółowo rozpisane. Zobaczcie sobie te rzeczy, które są w tej chwili właśnie w tym artykule spisane, posegregowane. Jeśli Was temat YouTube'a interesuje i reklam na YouTube interesuje, chcielibyście zacząć tam więcej rzeczy robić, to ja Was zapraszam ze swojej strony na szkolenie Tomka Frontczaka, bo to jest drugi dzień Google AdWords Pro. Na Google AdWords Pro Tomek Frontczak szczegółowo mówi też właśnie o tym, jak tworzyć kampanię na YouTube, jak kierować, jakie są możliwości w tym obszarze. My również jako Sprawny Marketing intensywnie YouTube'a wykorzystujemy jako platformę reklamową, dlatego ją polecamy z czystego, no, dobrego po prostu serca, bo wiemy, że to działa dobrze. Tak? No, tam jest właśnie uwaga. Te live'y, które teraz prowadzimy, też są jednocześnie streamowane na YouTube, a później są promowane jeszcze na YouTube, a równocześnie obok tego promowane są inne materiały wideo, które też intensywnie na naszym kanale rozwijamy. Przy okazji też może pokażę Wam nasz kanał Sprawnego Marketingu, który ma blisko 5000 już followersów, co jak na tematykę, jaką się zajmujemy, marketingu internetowego, jest, myślę, wydaje całkiem sensownym osiągnięciem. Tak to w tej chwili wygląda. Możecie sobie na ten fanpage, na tą stronę zaglądnąć, zasubskrybować. Tam naprawdę każdego dnia, codziennie pojawia się jakaś treść związana z marketingiem. Jest to albo live, albo jakiś materiał nagrany z jakiejś konferencji, z jakiegoś wystąpienia. Codziennie coś się pojawia. To jest taka zasada, którą jakiś czas temu sobie już przyjęliśmy i twardo się jej trzymamy. Każdego dnia idzie jakiś materiał wideo na nasz kanał Sprawnego Marketingu, więc zachęcam Was do subskrybowania. Kolejna rzecz, tym razem dotycząca Google Analytics. Google Analytics to jest coś, co no, każdy chyba marketer gdzieś tam w jakimś stopniu ma w firmie wdrożone, a w tej chwili mamy wreszcie możliwość pobrania aplikacji mobilnej dla Analyticsa. Aplikacja jest dostępna, z tego co widzę, przynajmniej w newsie, którym dostałem, jest dostępna zarówno dla Analytics, dla iOS-a, jak i dla Androida. Więc zachęcam Was oczywiście do tego, żeby rzucić okiem, jeśli korzystacie z Analyticsa. To jest to jedna z tych rzeczy, którą raz na jakiś czas powinniśmy jako marketerzy przeglądać, sprawdzać, analizować, badać i na podstawie Analyticsa podejmować ewentualne inne decyzje. Więc zapraszam Was, krótko mówiąc, do tego, żeby pobrać tą aplikację. Kolejny tekst, który dzisiaj chcę Wam przytoczyć, którym chciałbym się z Wami podzielić, to jest artykuł Nila Patela dotyczący tego, jak długie powinny być artykuły, które tworzymy. No i jeśli mówimy o długości artykułów, to tu oczywiście mamy z Nilem bardzo podobne poglądy. Nil jest zdania, że im dłuższe, tym lepsze. Ja dokładnie tak samo uważam. Natomiast ja uważam jeszcze, że oprócz tego, że im długie, im dłuższe, tym lepsze, to jeszcze powinny być do tego wzbogacone dodatkowym pięknym formatowaniem, ładnym ostylowaniem tekstu, jak również grafikami, wizualizacjami, materiałami, które się w treści tych artykułów wyświetlają. No i bardzo podobny pogląd znajdziecie w treści tego artykułu, który tutaj Nil przygotował. On pokazał tu szereg badań, dowodów, jakichś analiz na temat tego, jak długie te artykuły powinny być. Im dłuższy tekst, tym z reguły dłuższa uwaga, a im dłuższa uwaga, tym większa i mocniejsza chęć zakupowa, transakcyjna osoby, która dany artykuł czyta. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wyciągać bardzo dużo wniosków z punktu widzenia marketingu. No i co ważne, takie treści właśnie długie, rozbudowane, one trafiają, zauważcie, zarówno do tych, co pobieżnie skanują, mają mało czasu i tylko przelecą się przez artykuł, ewentualnie zapiszą lub wrócą do tekstu później, ale również do tych drugiej grupy osób, która czyta od deski do deski tego typu treści. I to jest taka generalna rekomendacja, że warto właśnie z tego powodu tworzyć treści długie. Długie treści także są średnio wyżej w wynikach wyszukiwań, na więcej zapytań się wyświetlają, w związku z tym mają też średnio wyższą pozycję, a nasza skłonność do dzielenia się treściami, które są rozbudowane, jest znacznie wyższa, zarówno w kanałach społecznościowych, jak i prawdopodobieństwo, że taki tekst pozyska link, to również proporcjonalnie rośnie wraz z wartością i długością i obszernością tekstu, który przygotowaliśmy. Oczywiście sęk w tym, żeby to nie była rozbudowany content tylko po to, żeby był po prostu długi, lanie wody, absolutnie nie, pod warunkiem, że mamy oczywiście pomysł na ten tekst i że stopniowo rozpisujemy go coraz bardziej szczegółowo, coraz głębiej wchodzimy w dane zagadnienie. Dzięki temu nasi czytelnicy też coraz więcej dzięki temu informacji pozyskują, a to i z kolei skłania do tego, żeby ewentualnie z tym tekstem się podzielić, szerować lub też nam jako marketerom daje coraz bardziej wartościową informację o typie użytkownika, z jakim mamy do czynienia w tym momencie na tekście, bo wiadomo, że jeśli ktoś długo czyta, to też jest ich bardzo mocno w tym temacie prawdopodobnie tym tematem zainteresowany, więc jeśli ja w tej chwili czytam długo tekst o artykułach, to system analityczny Nila Patela na blogu powinien wyciągnąć wniosek taki, że prawdopodobnie byłbym zainteresowany jakąś dodatkową wiedzą z tego tematu, a to otwiera szereg możliwości, oczywiście reklamowych,
Więc dalej wnioski wyciągnijcie sobie sami. Jeśli jeszcze Was nie przekonałem tą krótką wypowiedzią z tego zakresu, to oczywiście ciśnijcie do tego tekstu, zobaczcie sobie, co tam jest napisane, bo on jest też bardzo rozbudowany, ten tekst. Tym samym też niejako potwierdza właśnie to, o czym mówię. Tutaj Neil analizuje różne typy tekstów, długie, średnie, krótkie, jak i bardzo długie typy treści i to jest, myślę, że fajne podsumowanie tego zagadnienia. Ostatni news, który na dzisiaj przygotowałem, pojawił się na blogu vsprint.pl. Mówiąc szczerze, pierwszy raz na ten blog trafiłem, natomiast od razu na całkiem sensowny, fajny, mocny content, który zanalizował i zebrał w jednym miejscu 35 narzędzi wsparcia sprzedaży na Allegro. Mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ w naszej ofercie jest też szkolenie z tego zakresu, właśnie sprzedaż w internecie, Allegro, eBay i Amazon. I to jest jeden z tematów, który bardzo dobrze swego czasu chwycił po prostu. Widać, że duża część marketerów internetowych właśnie się skupia swoją uwagę na tych trzech platformach dystrybucji, tych trzech platformach e-commerce, jakimi w sumie w tej chwili są te portale, te serwisy. I tu bardzo fajna zebrana analiza 30 kilku różnych narzędzi, które pozwalają nas, im wyręczają, wspierają w zakresie sprzedaży, ale również zbierania opinii. No, przeróżne rzeczy, tu widzimy też, że Fastoni jest wymieniony, który umożliwia na remarketing właśnie na Allegro. Masa różnych drobnych rzeczy, funkcji, narzędzi, które pomagają nam zwiększać efektywność i skuteczność naszych kampanii na Allegro, a ja przypomnę też przy okazji właśnie szkolenie Mateusza Grzywnowicza, który prowadził u nas ten temat w ramach szkoleń sprawnego marketingu. Za chwileczkę się zalogujemy, sprawdzimy Wasze pytania. Będę Wam też wdzięczny za wszelkie reakcje, lajki lub też share'y. To zawsze dla mnie, jako dla prowadzącego, jest sporym, no takim formą podziękowania Was, widzów, za to, że się po raz kolejny, już 45 tydzień z rzędu, prowadzimy te marketingowe podsumowania tygodnia, co poniedziałek, ewentualnie raz czy dwa razy się zdarzyło, że we wtorek były prowadzone, ale za każdym razem co tydzień jesteśmy, więc będę Wam wdzięczny za przede wszystkim komentarze i pytania, jeśli takowe się pojawiają, tudzież ewentualnie za jakąś reakcję, za jakąś formę dania znać, czy Wam się podobało, czy ten materiał dzisiejszy był sensowny. Wchodzę, tak jak mówiłem, na samego live'a, zobaczymy sobie w treści, czy są jakieś sensowne też i pytania. Cześć Czarek, oczywiście cześć Mariusz Łodyga. Widzimy się tydzień w Warszawie, dokładnie cała redakcja. Mariusz Łodyga też prowadzi szkolenie w przyszłym tygodniu w ramach sprawnego marketingu. To szkolenie jest takie otwierającym szkoleniem, które każdy marketer powinien przejść, szczególnie jeśli ktoś czuje, że ma duże braki w zakresie marketingu, to Mariusz zaczyna od podstaw i zaczyna od tych takich kluczowych podstaw strategicznych, podstaw marketingowych, brandingowych, a później przechodzi przez konkretne narzędzia, pokazując szereg dostępnych możliwości, więc też przy okazji rzućcie sobie okiem na szkolenie Mariusza. Nie widzę specjalnie pytań, które by się tutaj miały pod tym postem pojawić. Być może coś na YouTubie się pojawiło. Zaraz zobaczymy, redakcja da mi tutaj znać. To, co ja jeszcze ze swojej strony mogę powiedzieć i Wam przypomnieć, to fakt, że po pierwsze zobaczcie pod materiałem w tej chwili, zobaczycie pewnie możliwość zasubskrybowania się na te marketingowe podsumowania tygodnia. Trzeba tylko kliknąć link do Messengera. To jest jeden z tych odnośników, który się już tam pojawił. Ja go jeszcze raz być może teraz przypnę. m.me, sprawny marketing MTP. Klikając w ten link będziecie w stanie zasubskrybować marketingowe podsumowania tygodnia. Za chwileczkę będziemy robili drobną aktualizację, dzięki czemu te pusze, które dostajecie na Messengerze później, będą jeszcze lepiej dopasowane do tego, na jaką listę konkretnie się subskrybowaliście. Za chwilę też dzięki temu będziecie w stanie zobaczyć, jak tylko live się będzie rozpoczynał, wy od razu na Messengerze będziecie już otrzymywali pełną listę linków, które się pojawiają w danym odcinku. Przypominam Wam też jeszcze raz właśnie o transmisji wideo, która będzie miała miejsce w tym tygodniu z SEM-KRK, czyli transmisja live na żywo, realizowana przez Sprawny Marketing, natomiast organizatorem całego eventu jest Deva Group. Konferencja się odbywa w Krakowie, dokładnie w środę, najbliższą środę, o godzinie 16:30 startuje streaming. On kosztuje 197 zł netto, więc jest to dokładnie taka sama cena jak koszt fizycznej wejściówki do właśnie na samo SEM-KRK. To, co jednak znowu bardzo ważne w tym kontekście, no że tutaj macie oczywiście w cenie jednej wejściówki możecie sobie oglądać w kilka osób, tak? No, usiądziecie sobie przed komputerem w biurze czy gdzieś, puścicie sobie streaming na żywo i oglądacie w kilka osób, to jest oczywista oszczędność pieniędzy, jak również fakt, że nie trzeba dojeżdżać, nie trzeba kupować noclegu, no to jest szereg korzyści wynikających właśnie z tego. Myślę też, że cena jest bardzo atrakcyjna, my w tym kontekście też testujemy ten nowy format, jeśli to się sprawdzi, to będziemy kombinowali, żeby więcej
podobnych wydarzeń organizować, więcej streamów tego typu właśnie, nawet z takich płatnych konferencji, żeby też by było streamowane na sprawnym marketingu, to oczywiście będzie zamknięta platforma, tego nie zobaczycie w feedzie głównym, to żeby było jasne. Nie będzie to na Facebooku transmisja, tylko to będzie transmisja w naszym wewnętrznym, zamkniętym narzędziu, w platformie wideo, którą też jednocześnie dzisiaj właśnie uruchamiamy, a dokładnie w środę będzie ten pierwszy chrzest bojowy. Można się już w tej chwili rejestrować, 197 zł netto. Myślę, że będzie kawał wiedzy, bo tutaj mamy takie gwiazdy, nie ukrywajmy, nie bójmy się tego słowa, jak Maciej Lewiński, ale również kilku innych od wielu lat znanych dobrze praktyków w branży SEO, SEM, AdWords, jak i również analityki. Paweł Gontarek między innymi, Damian Sołkowski, Karol Dziedzic, tak, to są też postacie i osoby, które od wielu lat na rynku są. To, co bardzo fajne, organizatorzy przeprowadzili też taką głosowanie na grywalizację, można powiedzieć. To uczestnicy konferencji mogli wybrać sobie z 5 sugerowanych tematów 3 case'y, które chcą, żeby były omówione. I to jest ten moment, w którym właśnie 3 case'y się pojawią po 10 minut. Z 5 czy 6 case'ów wygrały 3. W głosowaniu właśnie publiczności, dzięki czemu cała konferencja jest wzbogacona o dodatkowe 3 wystąpienia, namacalne, konkretne case studies, które pokazują jakieś tam ciekawe rzeczy, które autorzy przygotowali. Pełna agenda jest dostępna już na stronie www. Tak jak mówiłem, rejestracja jest już gotowa. Tu po przeklikaniu się przez przycisk kup dostęp lądujecie na takim landing page'u. Widzimy to w tej chwili też? Tak? To może jeszcze raz pokażemy, żebyście mieli jasność. Logujemy się tutaj na stronę główną wideo.sprawnymarketing.pl, tak, czyli subdomena. Po kliknięciu kup dostęp zakładamy konto. W kolejnym kroku realizujemy płatność za pośrednictwem PayU. No i wówczas już jesteśmy, mamy założone konto, mamy również uregulowaną płatność. W związku z tym w środę o godzinie 16:30 zobaczycie stream. Pewnie jeszcze około 16 albo 15 przypomnę Wam jeszcze w formie takiego jak live'a jak dzisiaj, że ta transmisja dzisiaj będzie, czy też w środę dokładnie 14 czerwca będzie miała miejsce. I mam nadzieję, że to będzie takie mocne zakończenie tego krótkiego, jakby nie było tygodnia, ponieważ pewnie część z Was też na piątek weźmie sobie wolne i rozpocznie tym samym długi weekend. Natomiast to będzie takie mocne, merytoryczne zamknięcie tego weekendu i no tym samym właśnie dobre wejście w to, żeby o chwilkę, kilka dni sobie odpocząć. To byłoby tyle. Dzięki Wam jeszcze raz za uwagę. Okej, fajnie. Cieszę się, Łukasz, że się pojawiają, podobają te nasze live'y. Tak jak mówię, jeśli ktoś chce mieć pewność, że nie ominie go żaden odcinek, niech subskrybuje marketingowe podsumowania tygodnia na Messengerze, czyli ten link, który jest wrzucony w komentarzu, wystarczy kliknąć. A ja Wam przypominam też o marketingowym, o sprawnym marketingu, czyli o magazynie sprawnego marketingu, który się właśnie ukazał. Pierwszy numer wyszedł właśnie na rynek po w sumie, kurczę, ponad 10 latach, 12 lat jesteśmy obecni na rynku jako Sprawny Marketing, jako blog. Tomek Frączak w 2005 roku opublikował pierwszy artykuł na Sprawnym Marketingu i teraz po 12 latach zdecydowaliśmy się wreszcie wejść z namacalną formą, w formie takiego właśnie magazynu drukowanego. Jest to dla nas coś zupełnie nowego, nowy produkt, ale też jednocześnie ciekawe doświadczenie, a z drugiej strony no kawał wiedzy i masa prelegentów, którzy na co dzień z nami współpracują w kontekście szkoleń lub konferencji lub innych eventów, które organizujemy, w tej chwili dzielą się też tą wiedzą właśnie na łamach sprawnego marketingu. Ten magazyn jest ślicznie wydany, my naprawdę przyłożyliśmy się do niego bardzo mocno, zarówno na poziomie papieru, czcionki, w treści, jakie są udostępniane, jak i również okładki. To wszystko jest naprawdę zrobione, myślę, że z klasą. Głównie po to, żeby Wam się podobało i żeby znowu czymś zaskoczyć rynek. Magazyn jest interaktywny, jest tam właśnie masa treści dostępna w formacie interaktywnym, czyli po odpaleniu aplikacji można skanować i oglądać sobie te treści właśnie w takiej formie. Dodatkowe treści, materiały wideo, linki, różne rzeczy, które są osadzone w treści artykułów przez autorów, są dostępne właśnie na poziomie aplikacji. A już w ciągu najbliższego, kolejnego numeru, który się ukazuje w lipcu, w połowie lipca będzie kolejny numer, będzie już dostępna również aplikacja, czyli każdy, kto kupuje wersję elektroniczną magazynu, będzie miał dostępną, dedykowaną aplikację, z poziomu której będzie mógł czytać cały magazyn Sprawny Marketing z poziomu telefonu, tabletu lub innego urządzenia właśnie elektronicznego, którym będzie chciał przeglądać i czytać te treści. Jak pokazuje magazyn, to możemy likwidować tą naszą ikonkę. Marcin, 45? Okej, dobra. Cóż, jest nas cały czas sporo, dlatego ja Wam jeszcze raz przypomnę o tym możliwości zarejestrowania się na SEM Karka. Coś jeszcze ważnego? Pana Rafał interesuje wejście do strefy Marek na Allegro. Czy mamy jakieś kwestie?
Panie Rafale, zapraszam przede wszystkim do tego, żeby się pytać tutaj, myślę, że najlepiej na Messengerze. My wówczas dopytamy trenera i damy panu znać, czy ten obszar jest również objęty w tym szkoleniu, ewentualnie w agendzie. Proszę sprawdzić, czy jest ta informacja zawarta. Ja, mówiąc szczerze, absolutnie nie czuję się tutaj kompetentny w zakresie samego Allegro. Nigdy nie byłem jakimś super sprzedawcą, ani nigdy nie prowadziłem takiego konta, nie handlowałem na dużą skalę, więc myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, żeby o to pytać. Natomiast myślę, że damy radę udzielić taką informację po prostu pisząc na Messengera. Dobra, cóż, dziękuję Wam za uwagę. Przypominam Wam cały czas o właśnie wspomnianej konferencji SEM-KRK, która 14 czerwca będzie streamowana przez Sprawny Marketing na stronie video.sprawnymarketing.pl. Żegnam się z Wami jeszcze raz, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia dokładnie za tydzień.